step into the game. Let's play. Ground game. Adrian Bartosiński na Galika z 97, witam serdecznie. Witam, cześć. Słuchaj, no to no dzieje się w twojej kategorii, ale zacznijmy jednak to, żeby skończyć bardziej pozytywnym akcentem od tego mniej pozytywnego, czyli Marciny Krakowiak. Co tam dokładnie się stało, co nam możesz powiedzieć? Kurczę, wiesz co, zdziwiło mnie, że taki był szybki ten Tulszajew. Wyprzedzał i jakby wiedzieliśmy, że może nawet wiedzieliśmy, że będzie szybki, ale naprawdę te zrywy, te akcje były długie, zamykał. Kurde, no byłem w szoku, że naprawdę, no Marcin mówi, że jakby no, cofał się, bo nie robił mu miejsca tymi akcjami. Mówi, tak jak Krakus, rzadko się cofa, nie? Wiecie, Krakus dziwi wymianę, to tutaj nie wiem, co takiego w sobie miał, bo nie robił dużo, ale bił bardzo tak precyzyjnie i ważyły te ciosy. Zrobił na tobie wrażenie, Muslim? Zrobił, no. Naprawdę bym się chętnie zrewanżował za Marcina, bo pokazał się bardzo dobrze, więc bardzo chętnie bym się zrewanżował, jak będzie taka możliwość Tulszajewowi, to też mówię oficjalnie. No to w takim razie przejdźmy do drugiego zawodnika, z którym już miałeś okazję się zmienić, do Igora Michaliszyna. No Igor też jest realistą, zdaje sobie sprawę, natomiast powiedział mi wiele przed sekundą dosłownie, że oczywiście limit kategorii wagowej będzie waszą walkę trzymał, gdyby ktoś z niej wypadł, jeżeli nie, no to ma nadzieję, że po prostu skoczy tę kartę może w innym charakterze. Na jakiego pojedynek z Ottonem ocenisz? No oceniam, że jakby z tej klasy rywalem powinien go skończyć szybko, tak jak zrobił to Andrzej Grzebyk, a nie w takim stylu, bo to nie był rywal na taką walkę na pewno, więc jakby skończył to szybko, pierwsza, druga runda efektownie, to myślę, że mógłby pchać się gdzieś na zastępstwo, ale jakby no nie widzę nawet teraz tego na zastępstwo, bo moim zdaniem jakby Tulszajew, przynajmniej sam Tulszajew pokonał Marcina, który jest piąty i to w bardzo dobrym stylu i sądzę, że w kolejce naprawdę może być on następny, bo to dobrze wyglądało, po prostu dobrze wyglądało, a też pokonał Marcina, który jest piąty, a Igor nie pokonał jeszcze nikogo z rankingu, nie? I dzisiaj no, naprawdę myślałem, że wjedzie w tego Brazola z taką złością i pokaże, że chce wyszarpać gdzieś tam to zastępstwo w razie W, ale no, to nie była walka na zastępstwo moim zdaniem i to podtrzymuję. I bardzo podoba mi się ten Tulszajew, więc nawet jakby coś się podziało, to bardzo chętnie wezmę tego Tulszajewa na zastępstwo, żeby się zrewanżować za Marcina. Okej, okay. No dobrze, no w takim razie nie będę tyle ode mnie, no bo dzisiaj porozmawialiśmy trochę dłużej, mamy około godzinny wywiad, to jest będzie bonus track dorzucony do tego, także ja ci już dłużej nie męczę. Dziękuję za oficjalne statementy w obu tych walkach. Jak zwykle przyjemność. A wam, jeżeli się wywiad cały podobał, bo oglądacie już go prawie godzinę, no to oczywiście łapeczki zostawiamy, udostępniamy również i komentujemy, a także subskrybujemy kanał Artur Bartosiński. Adria. Artur Gwóźdź, Adrian Bartosiński. Już leciała ręka. Adrian Bartosiński oczywiście. I o, to w takim razie, żeby nie było, to jeszcze dorzucę w ramach zadośćuczynienia BZIK, sklep.pl niebawem rusza i będą... A właśnie, to jeszcze tylko zapytam, jak ci się podobała reklama Igora Michaliszyna i czy to za to było zapłacone? Nie, nie było zapłacone, ale tam pomylił chyba coś, powiedział... Anti-grappling, striking? Nie, powiedział anti-grappling i anti-striking, coś takiego, że chyba pod bekę, że no nie wiem, nie jestem pewien, muszę cofnąć, ale nie chcę popierdzieć, coś takiego powiedział, no. Tak jest, ale to nie było opłacone? Nie. Wyślecie prezent? Jakby było przed czasem, to może. Tak, to kupony mi nie weszły. Dziękuję bardzo. Dziękuję.